Bon ton i maniery. Przestań nam tu chrząkać i wykrztuś to. A więc otrzymałem właśnie korespondencję natury wysoce istotnej. A co ty tak dziwnie gadasz? Czyżby tajemnicza mgła zasnuła mu mózg? Dostaliśmy super ważny list. To zaproszenie na bal do rezydencji Bruce'a Wayne'a. To nie jakaś tam zwykła imprezka. To będzie imprezka dla bogaczy. Towarzyskie party taneczne w świecie przepychu, elegancji i manier. Ale chyba będą chipsiki i naczoski. Nie! Ale chodzą plotki, że Bruce Wayne w końcu ogłosi, kto odziedziczy po nim rezydencję. Z pewnością będzie to prawdziwy dżentelmen, niekwestionowany król konwersacji, gracji i on bon ton. No niech zgadnę. I ty myślisz, że ty jesteś ten dżentelmen? No ba! Taki bal brzmi ależ romantycznie. Właśnie jedna rzecz, bo ta imprezka to chyba za wysokie progi, także was nie biorę. Widzicie? Nawet zdania skończyć nie umiecie. No już, obiecać mi, że się nie zjawicie. Dobra, nie zjawimy się, słowo. Subcio, a teraz wybaczcie mi, proszę, albowiem szykować się będę na bal. A oto władca Atlantydy, wielki obrońca mórz i przyjaciel ryb, Arthur Curry, czyli Aquaman. I dlatego właśnie prawdziwy mężczyzna potrzebuje osobistego kucharza. A oto Raven, córka Trygona Straszliwego. Co? Pół człowiek, pół maszyna, 100% przystojniaka, ser cyborg, buja. Księżniczka, która potrafi się wypowiadać i jest szalenie elegancka, szmancka, gwiazdka. Oraz sam super, chruper, mega, uga, buga kolega, co każdego sztywniaka zamieni w imprezowego zwierzaka, super książę bestia. Jak tu jest genialnie! Alfred cię normalnie przedstawi tak, jak sobie napiszesz! Co wy tu, przepraszam, robicie? Super książę chadza, gdzie ma ochotę. Właśnie, skoro o tym mowa. Alfredzie, muszę psi. Wiesz, bracie, co robić. A oto jest super chruper. Będę się socjalizować i konserwować niczym puszeczka. Nie narób mi wstydu, błagam. Zachowujcie się, zjedzcie coś, idźcie na wyścigi bażantów. Bażantów mówisz? W życiu nie widziałam, jak się ptaki ścigają. Ja nawet bażanta nie widziałem. Prawdziwe początki. Robin, co się z tobą dzieje? Gadaj, co z tobą, chłopie? Bliżej. Bliżej. Skoro już mam waszą uwagę, chciałbym opowiedzieć wam pewną historię. Serio? Ojej. Dlaczego zwyczajnie o tym nie wspomniałeś? Bo wtedy byście mnie zignorowali. Ma rację, lubimy go ignorować. Oby to było ważne, stary. To niezwykle ważne, bardzo ważne. Opowiem wam historię o tym, jak założyłem grupę młodych tytanów. Już to słyszeliśmy. Właśnie, wszystko dokładnie pamiętam. Tak, już to przerabialiśmy. Nawet dwa razy. Dziś przerobimy po raz trzeci! Poza tym, to wy wcześniej opowiadaliście, a to będzie moja wersja. Tym razem bardzo. Poważna. Dlatego nie spodziewajcie się żadnych śmieszków, bo ta opowieść będzie cool. To było słabe, wiesz? Wcale nie! Dobra, przygotuję miejsce. Pracowałem wtedy jako pomocnik Batmana. Marzyłem, żeby też stać się kimś, ale bałem się, że zawsze pozostanę w jego cieniu. Gotham City. Gotham City po raz kolejny jest ci wdzięczne, Batmanie. To mój obowiązek, Jim. Jednak tym razem nie działałem sam. Robin ogromnie mi pomógł. Jakoś go przeoczyłem. On też tu był? Nadal tu jestem, komisarzu. Kto to powiedział? Myślę, że to duch. To nie duch, tylko ja. Robin? Gdzie jesteś? Teraz odrobinę w lewo.
Gdzie? A, tutaj jest, w twoim cieniu. A więc miasto Gotham jest wam wdzięczne za maskowani mściciele. Wiesz, Robin. Robin, gdzie jesteś? Cały czas w twoim cieniu. O. Boję się, że już zawsze tak będzie. Cienie to mój konik. Nadeszła pora, żeby wyjść na światło. Czyli odchodzisz? To przez te krótkie spodenki? Załatwię ci dłuższe spodnie, jeśli to coś zmieni. Nie, nie chodzi o spodnie. Dobra, może o nie też. Muszę znaleźć własne miasto i zostać superbohaterem. Powodzenia, Robinie. Gdziekolwiek jesteś. Nadal tu jestem. Kto to powiedział? Ten pastelarz kolorystyczny wielkanocnego jaja tak mnie zachwyca! No, naprawdę pyszności! A mnie to kręcą te wege czekoladowe króliczki! Obłęd! Jankowe kurczaki! Rozpływam się! W smaku makabra, ale powstrzymać się nie mogę! A ty za co tak kochasz Wielkanoc? Ja? Tam, za nic konkretnie. Bo za wszystko ją kocham! Wybuchnie! Kochani, najwyższy czas na tradycyjne na jaja polowanie. Wybaczcie, ale w tym roku sezon polowań odwołany. Zawsze jest sezon, nie ma odwoływania! Nie mam wyboru. Wiele lat temu przeżyłem straszliwe polowanie. Powiem wam, że aż mnie boli na samo wspomnienie. Ty masz tylko bolesne wspomnienia. Bolesne i dość średnio ciekawe. A tu proszę, to tutaj jest tylko bolesne. Kiedyś był sobie uroczy młody chłopak, uwielbiany i odważny. W sensie, że Jason Todd? Nie. O, to może Tim Drake? A kogo obchodzi jakiś Tim Drake? No to może Carrie Kelly, to mój ulubiony Robin. Ja jestem twój ulubiony Robin! Bo ja byłem tym odważnym chłopcem, o mnie mowa! Ja bym tam wolał Jasona Todda. A więc ja, młody i odważny, ja. To ja jestem ten odważny. Marzyłem o swoim pierwszym polowaniu z Batmanem. Miałem znaleźć raptem jedno jedyne wielkanocne jajo. Przeszukałem chyba całą jaskinę. Ale jaja nie znalazłem i do dzisiaj nie mogę się z tego otrząsnąć. Nigdy nie stanę się pełnokrwistym detektywem, bo nie dałem rady wyszperać wtedy tego jaja. O nie, twoja historia napawa mnie smuteczkiem. Smutne to i żal mi okropnie. Czemu? Dlaczego? Dajcie spokój. No to teraz jasne, czemu nie chcesz szukać tych jajek. Ale my to kochamy, więc bywaj zdrowy. Pewnie! Za gorąco tu jest, lody nam się topią. No właśnie, dlatego wracacie do środka i kupujecie nowe lody. Prawda, że sprytne? Bez sensu, nie podoba mi się tu. Hej, to może jednak zapraszamy serdecznie tu do nas. Co? Bez takich, serio się zatrudniliście u Jokera? Tak jest! Nie będziemy siedzieć i patrzeć, jak niszczysz naszą ukochaną lodziarnię. Nie ma mowy! No właśnie! Teraz ty jesteś konkurencją i to my cię wykosimy! Ha! Spróbujcie, bardzo jestem ciekaw! Zdziwicie się, bo moi klienci w życiu do was nie pójdą! Nie, przeciwnie! U ciebie jest okropnie. Hej! Czekajcie, pomysł! Jak do mnie wrócicie, wpuszczę was do toalety! Za darmo! Witamy, witamy u Jokera! U nas liczy się dobra zabawa! Ja! Ale o co chodzi z tymi klaunami? Wiesz, skoro już jesteśmy u Jokera, pomyśleliśmy, że pójdziemy w Błazenadę i tak przyciągniemy klientów. Ding-dong! Zegar wybił właśnie lodową godzinę! Czy wy wiecie, co to znaczy? Że oto szykuje się wielka lodowa uczta! U Jokera jest naprawdę genialnie! Mogłabym tu normalnie mieszkać. Aha, czyli myślą, że mogą mi zagrozić. Tak to i ja potrafię się bawić. Batman, przyjeżdżaj! W lodziarni u Jokera bardzo złe rzeczy! O, to
chodziło. To ich wujaszek Batman załatwi. Komu bitej śpietany do paszczy? Ja poproszę! Mnie do pełna! Jaskinia, identyfikacja, autoryzacja. Tu ulubiony Robin Batmana. Witaj, Jasonie Todd. Czy jesteś przekonany, że nie spotkamy Batmana? Na Wielkanoc zawsze się przebiera za króliczka i rozdaje dzieciom czekoladki. Znajdźcie jajo, tytani! I pamiętajcie, szukamy, nie dotykamy. Oczywiście, jasne. Ostatni, który znajdzie zgniłe jajo, jest zgniłe jajo! No tu go nie ma. No pustka! U mnie nic! Nigdzie go tu nie widzę. Zaraz. Chyba coś czuję. A, nie, pomyłka. A, przecież nawet nie wiemy, czy to jajo tu jest. Nie ma co czarować. Żaden ze mnie detektyw. Nie przejmuj się, w sumie to nie tylko detektyw. O! Wybacz. Wskazówka. Co? Tam coś jest przyczepione! Co ma skrzydła na gotamskim niebie, lecz nie lata w potrzebie? Wskazówka! Czyli się okazuje, że Batman urządził polowanie tylko dla prawdziwych detektywów. Udowodnimy, że jesteś najprawdziwszy detektyw! Tytanidio! Znaleźć jajo! Kto się ośmieli skosztować gałeczki lub muszczku? Uja! Gąbczaście paskudne! Pysznie przyprawione gałki, tak jak lubię! Ma być strasznie, a nie pitu-pitu! Bo inaczej to przyjdą, zobaczą i wyjdą. Ale co, mam ci wyczarować coś jeszcze straszniejszego? No właśnie, że tak. A myślałem, że kto jak kto, ale ty wysmażysz nam tu czarowny imprezowy wywar. Impreza bez wywaru? To żadna impreza! Jak nie będzie wywaru czarownic, to ja od razu podziękuję i idę spać! Spokojnie, Robin, sam sobie uważy. Czekaj, wywar czarownic to nie jest zabawa, słyszysz? Jak uwolnisz najmroczniejsze z sił. A to sok winogronowy? Z maciupcią, odrobiną świeżej limonki i mój ekstra tajny składnik. Woda gazowana. Woda gazowana. I to ma być, przepraszam, wywar czarownic? Poważnie? Oczywiście. Oryginalna receptura, a ty się nie znasz. Czarownice nie używają gazowanej wody. A właśnie, że tak. Wszystko sobie sprawdziłem w internecie. I co? Bąbluje? No i od razu widać, że to prawdziwy wywar. Patrzcie, jakie bąble. Okazuje się, że nasza Raven chyba jednak nie zna się na czarach. Serio? Kochani, oto i on, wywar idealny. O, pani! Straszliwego Halloween! Witajcie na naszej mrocznej imprezce! Słuchajcie, to jakiś koszmar. Trzeba ich jakoś rozruszać. Cyborg, włączaj! Ale co? A już! Włączaj! Nie możesz kazać komuś po prostu włączać, kiedy nie mówisz konkretnie, co ma włączyć. Kompletny nonsens. Muzykę. Włącz muzykę. Dobra, póki się dobrze bawią. Chodźcie sprawdzić, czy w łazience wszystko jest jak trzeba. Ha 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 ha!
super tytani. Udało nam się zmyć wstydliwe obszary i ukryć to, czego się zmyć nie dało. Nie, nie, nie. A dlaczego oni sobie poszli? Nie ma się co czarować. Ta imprezka to nie wypał. Co jest? Też to słyszycie? Brzmi to jak... Liga, co z oddali, jeszcze wyśmiewa naszą marną imprezkę. Nie! Nieładnie to tak! Nieładnie!